Hej, witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy Third Age Total War. Jak widzicie, mamy tutaj do stoczenia niemałą bitwę z Haradem, która wydaje się trochę trudna do poprowadzenia. Kim ja tutaj siłami dysponuję? Chyba tą armią mógłbym, aha, tak zaatakować, ale wtedy nie dostanę posiłków. Dlatego musimy jednak nim atakować. I tak zrobimy, ale sprawdźmy najpierw mapkę świata. Ostatnio udało nam się pokonać tutaj jedną armię Haradu, która gdzieś tutaj była, w okolicach właśnie tej wioski rybackiej. O, z tej wioski, taka ciekawostka, może wyrosnąć później miasto. Tutaj mamy kolejną armię. To takie dwie armie jakieś by się uzbierały. Tutaj sobie oblegają, to na pewno nam zabiorą. W sumie mogłem powyciągać te oddziały. A nie zostawiać ich na pewną śmierć. Trudno. Idziemy posiłkami do Kolfindhor. Tutaj siedzi Faramir, Boromir, dlatego nie mam się czego bać. Sprowadzamy posiłki do Morrigost. Dobra. W ogóle wpadłem na taki pomysł, że te rejony, te od Minas Ithil aż do Mistown i Morrigost, będą musiały być samodostarczalne. O co mi chodzi? Rekrutujemy tutaj armię i one idą właśnie na wojnę z siłami Mordoru. Czyli tutaj prowadzimy podboje po prostu. Za to już tutaj te rejony wszystkie będą odpowiadać za wojnę z Haradem. Musimy trochę pozmieniać nasze plany podbojowe, bo jesteśmy w nieciekawej sytuacji od strony Haradu właśnie. O. Tutaj ma ten fajny oddział. To są dobre oddziały. Urodzeni zabójcy, jak mieli opis w ogóle. Komputer jak mi to wylicza. Całkowita porażka. Ale ja nie mogę się zgodzić na taki wynik bitwy, ponieważ nie mogę przegrać. Kurde, muszę to wygrać. Wtedy wysilamy oddziały piechoty, jak nam pozostaną właśnie do... Jak ten rejon się nazywa? Fanuilond? Nie. Tak, do Fanuilond wyślemy te tutaj oddziały piechoty, które mamy, a generała z powrotem do Linhir. Kto ma tym sterować? Czemu wy na mnie idziecie? Macie tutaj spore siły, dlatego niech komputer. Komputer tam podbiegnie sobie. Mamy tam pół armii, dlatego musimy postarać się to jednak wygrać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj macie ładny obrazek chyba samego króla Nazguli, który już wącha kwiatki, a my mamy inne kłopoty, mianowicie Harad. Harad nas zalewa tymi armiami, ale nie są one doskonałe. To jest jedyny ich minus. Dobra, na aktywnej oni będą tutaj podbiegać, bo tego właśnie wymagam w tym momencie. Ci będą groźni. Mamy tutaj samą lekką piechotę, dlatego ścisła obrona tak naprawdę będzie musiała tutaj być. Widać, że Harad będzie chciał porozdzielać swoje armie właśnie w taki sposób. On ma tutaj same podstawowe jednostki plus właśnie tych konnych groźnych. Trochę głupota zrobił, bo wysłał najlepszych łuczników. Atakuj w debilu. Co tu robisz? Dobra, normalne tempo bitwy. Nie wiem, co on tam planuje, ale musimy podbiegać. Musimy podbiegać do niego. No i konnica, która będzie flankować. Dobra, oni się odwrócili od nas plecami, dlatego
Powinniśmy ich tutaj postarać się powybijać. Wielką głupotę zrobił w tym momencie komputer, bo wyleciał łucznikami prosto na oddziały konicy, która ich po prostu rozwali jak chce. Tutaj bardzo ładnie wjechał. Spore straty będą. Tutaj kolejni atakują, ale tam idą im pomagać. My się interesujemy tym. Nie ty. Ty masz tutaj do walki. Tutaj musisz się bić. My wysyłamy ich najpierw na artylerię, która, jak widzicie, jest trochę groźna. Chyba generał zginął. Moje oddziały piechoty muszą dalej tutaj nadbiegać, jak najszybciej. Nie mamy tutaj naprawdę czasu do stracenia. Im dłużej będziemy się z tym ociągać, tym bardziej właśnie tutaj będą wybijać oddziały kawalerii moją piechotę. Morale im się łamią, jest bardzo źle. Nie mogę sobie pozwolić na przegraną w tej bitwie. To jest taki minus. Wy za to dalej na upór lecicie do przodu. Nie miotać tymi cholernymi ognistymi pociskami, to jest najgorsze, co wy możecie robić w tym momencie. Dobra, bijcie ich. Oni tutaj nie mają wielkich szans. Nawet zaczęli uciekać jedni i drudzy. O, tutaj ładnie miotają teraz. No i moje siły gondorskie padają. Tutaj nawet ucieka piechota z Dol Amroth. Ale niedługo wyślemy posiłki. Posiłki w postaci generała. Dlatego nie będzie tak źle. Wow, ucieka od nich. Dobra. Chyba atakujcie tam. Wy lecicie tutaj. Musicie trochę ich tam odciążyć, bo naprawdę zaraz padną. Gdzie są kolejne moje siły? Ci biegną tam, dobra. Moja kawaleria jedzie tutaj. I bardzo dobrze. Dajemy im na straty. Kolejny oddział, który uciekł od mojego sojusznika. Strasznie on tutaj traci. Te jednostki. Ludzie trolle, no tutaj będę miał problem z ich pokonaniem. Gdzie wy jesteście? Wy tutaj się bijecie. Ludzie trolle, musimy na nich wjechać. Do przodu. Ma niesamowicie wiele tych jednostek. Dobra, wy ich okrążacie. Flankujemy. Wy tutaj. Moja kawaleria ma tutaj sporo roboty tak naprawdę w tej bitwie. Dużo oddziałów ucieka, w ogóle potraciliśmy pewnie generałów. Więcej działają tak naprawdę tymi posiłkami niż główna armia. A to ona miała być trzonem tego ataku na nich. Dobra. Teraz ponownie w tych wjedziemy. Paru konnych jeszcze tutaj ma mój rywal. Dobra, jak tutaj idzie flankowanie? W ogóle flankujecie? Może to flankują, kto wie. Dobra, ci wytrwali, w takim razie lecicie na tych konnych.
My odciążymy tych tutaj. Patataj, patataj. Wjechać w nich. To są groźne oddziały. To jest lekka piechota, dlatego ich normalną kontrą jest właśnie kawaleria, ale jeśli biją się z innymi oddziałami piechoty, to są naprawdę niesamowicie groźni. Ale taktyka grania kawalerią jak najbardziej tutaj skutkuje na nich. Właśnie złamaliśmy im morale. Teraz ta piechota może tutaj biec. Musimy im tutaj pomagać. Tych paru niech tam poleci. Wy także się bicie z tymi. No właśnie, po moralach. Straciliśmy jeden oddział. Dobra, to nie jest jeszcze taki zły wynik. Dalej. Mamy tutaj oddziały, które muszą tutaj biec. Moja kawaleria, już doświadczona dosyć, musi zaatakować tych miotaczy. A my biegniemy dać im posiłki. Dobrze, tutaj mamy... No właśnie, gwardię generalską, która nie ma ochoty umierać. Tutaj są miotacze. Ojej, wjedzie we mnie, ała. Jak potraciłem do tyłu. Głupio zrobiłem, że jednak dałem komputerowi kierować drugą armią. Gdyby nie to, zminimalizowałbym straty. Widzicie, no oni uciekają. Komputer bezsensownie wleciał po prostu we wroga. My musimy za to płacić. Dobra. Chyba atakujecie tych. My musimy tymi się zająć. Ten jeden mnie nie obchodzi. Tutaj zaraz nam rozbije morale, chociaż oni i tak mają bardzo dobre. Tych tutaj zaatakujemy. O, moje jednostki się załamały. Tutaj piękne, piękne. Rozwalić ich. Rozwalić ich. Wy także atakujecie. Musimy się pozbyć tej konnicy. Ona naprawdę jest groźna. Tutaj 6 mil zostało, plus jeden generał, albo jego po prostu gwardia, która wytrwała. Dobra, my musimy zająć się tutaj tą kawalerią. To jest priorytet w tej bitwie. Widzicie, minimalnie wygrywamy. Dosłownie minimalnie. Jak to tutaj wygląda? Oni zaraz się załamią, ich jest naprawdę mało. A ta kawaleria dalej mi tutaj ucieka. Dol Amroth Marines. Ach. Dobra. Kontynuujmy. Chciałbym zabić im tego generała. Tego fajnie byłoby go dorwać. Dogonimy? Nie. Uciekł nam minimalnie. Niewielkie zwycięstwo, jak widzicie. Utraciłem tak naprawdę całą moją armię. Gdyby nie głupota komputera, to straty byłyby zminimalizowane. Ale powierzyłem mu jednak dowodzenie i widzicie, no. Zero jakiegokolwiek podejścia taktycznego.
Fajnie, mogę zarekrutować tego samego generała. Tutaj mi poumierali. Jest pięknie. Szlachetna śmierć, szlachetna śmierć. Jeden już miał nawet przydomek. I chyba nie mam tutaj więcej do roboty. W takim razie sejwujemy i bierzemy kolejną turkę. Zapomniałem o tym głupim dyplomacie. No trudno, będę teraz o nim pamiętał. Chciałbym się dogadać z krasnoludami. Krasnoludzi są naprawdę spoko jako frakcja. Fajnie się nimi grało, chociaż mają trochę trudności, jeśli chodzi tam o run i właśnie to takie ich rozbicie pomiędzy dwa rejony, takie zachodnie i wschodnie flanki. To jest trochę trudne, ale są naprawdę potężni. W ogóle uwielbiam tutaj krasnoludów. Są bardzo fajni. Dobra, Harad. Harad wydawałoby się, że tą ilością jednak tutaj mnie będzie trochę cisnął, ale udaje mi się jakoś wygrywać te bitwy. No i to wygląda nieciekawie dla Haradu, bo jednak traci te armię, traci stopniowo, ale idzie to jakoś. Mamy raport budowy, biblioteki, fajnie, kulturka nam się zwiększy w rejonach. Tutaj idziemy właśnie chyba do twierdzy krasnoludów. Tak, tutaj będzie ich twierdza. Małżeństwo, raport, to mnie nie interesuje. My przenosimy się do tego rejonu. Tutaj bronią pikinierzy, dlatego nie obawiam się zbytnio utraty tego rejonu. Dbamy o Mistą. I idziemy do Kolfinkor. Tutaj jest jakaś armia Mordoru, która mogłaby mi sprawiać problemy, dlatego chętnie bym się ich pozbył. Król Aragorn. Król Aragorn idzie tu. I teraz Mordor po prostu będzie w lekkim załamaniu, bo chyba liczyli na łatwy podbój Morigost. A w tym momencie im się psują te plany. Tymi bym się zajął oddziałami. Umiarkowana porażka. Goddammit. Ale to skupałem, nawet nie save'nałem, bo byłem pewny wygranej. O rany, trochę to zepsułem. Dobra, Dol Amroth. Dol Amroth, mogę mieć oddział pikinierów, mogę mieć oddział konnych. Jednak konni tutaj wygrywają, jeśli odchodzi. I znów mają jedną armię na moim fanu Illand. Wielka mobilizacja już była i mam ją za sobą. W takim razie są zdani na siebie w tym momencie. Ewentualnie mogę dosłać te posiłki. Tutaj Wethelond tylko piechota. Ajajaj. Dobra, musimy wysłać cokolwiek do obrony. W takim razie oni już nadpływają. Tutaj mamy kolejne po prostu fale Haradu do odepchnięcia. Ale wydaje mi się, że jednak idzie nam to powoli, ale jednak dajemy radę. Oczywiście burzymy te budynki z trollami. Nie będę mnie tutaj denerwować. Mamy pełną armię w takim razie. Nawet odbicie tego rejonu to będzie łatwizna dla nas. A, bo oni mają trolle. Górskie trolle. Dobra, w takim razie chyba musimy się zająć tymi oddziałami. Mamy całkiem ładną armię tutaj. Jak widzicie, ona odnosi minimalne straty. Tymi także bym się zajął, ma 2190 ludzi. Tutaj już może być trochę trudniej, ale jednak udało nam się na automacie nawet to wygrać. Czyli daje mi posiłki.
z Polar Giru właśnie docierają posiłki dla moich jednostek. Jeszcze dwa miejsca dla oddziałów. Mógłbym nawet więcej, mógłbym tych się pozbyć i tych się pozbyć. Wtedy dajemy im takie oddziały. I tutaj wygląda to już całkiem ciekawie. Bo odepchnęliśmy większość armii Hradu. Tutaj mam pół armii, dlatego podbój byłby trudny. I wydaje mi się, że jednak nie będę podejmować tej próby zaatakowania mnie. Więc kolejna tura. Jestem zadowolony. Udało mi się odepchnąć dwie pełne armie Haradu. I kto wie, może jednak będziemy odbijać te rejony tak sobie powoli. Że modnie powoli, ale stabilnie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Chwilowo Harad miał naprawdę spam armii, ale teraz wygląda to o wiele, wiele gorzej dla nich, bo utracili naprawdę wiele oddziałów w tym momencie. Dobra, tutaj Lundus mnie atakuje. Sejmujemy Gondor, całkowita porażka. On utracił i tak więcej ode mnie. A my niedługo i tak sobie odbijemy ten rejon, dlatego nie ma najmniejszego problemu. Ta armia zupełnie mnie nie interesuje. Oni nie będą w stanie podbić Kolfindhor. I sobie możemy leciutko odbić. Nie stanowią oni zagrożenia dla mojej armii. Za to te drugie oddziały, które się pojawiły w okolicach Kolfindhor, mogą już jakieś problemy sprawić. Zobaczymy, jak to pójdzie Aragornowi, jeśli chodzi o Taruband, który niedługo sobie i tak odbije. Splądrowali debile. Najbardziej rozwinięci jesteśmy. Fanuilont jest gotowy do ulepszenia. Fajny rejon. Że teraz jak się rozbuduje, to naprawdę już będzie budzić podziw. Tutaj rekrutujemy. Musimy mieć właśnie tą armię z Dol Amroth. Jest ona naprawdę skuteczna. I mamy ładny garnizon właśnie w Fanuilont. Teraz Pelargir musimy rekrutować dalej. No, mało tutaj pokazało. Mamy piratów, rozbitą armię, którą wcześniej pokonaliśmy. I on tam idzie sobie dalej. Dobra. Tutaj bym chętnie się pozbył tej armii. Ewentualnie ich przekupił. No, nie damy rady namówić, a zawieszenie broni, prawa są... Nie dogadamy się w ogóle. Nie ma szans nawet. Dobra, sejwujemy i zobaczymy, jak to wyjdzie z tym. Z ewentualnym atakiem. A, nie zaatakujemy ich. Ktoś mi tutaj... A, bo piechota z Dol Amroth przypłynęła. No dobra, trudno. W Minas Tirith rekrutujemy bardzo ładnie. Tutaj wielkie mobilizowanie sił. Niedługo będą mogli pójść tam pomagać. A tutaj widzimy jakąś mobilizację Mordoru, która nie jest jakoś specjalnie interesująca nawet. Mamy wiele tych oddziałów tutaj. Przekup. Aj, ledwo odrzucony. No kurde, ciężko z tym przekupywaniem. To by musiał być słaby generał. Ja bym musiał mieć dobrego dyplomatę, żeby udało mi się kogokolwiek tutaj przekupić. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Chciałbym się z wami serdecznie pożegnać i zaprosić was na kolejny odcinek Zagrajmy Third Age Total War. Do zobaczenia. Hej.